Myśli. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry, serdecznie, a właściwie już dobry wieczór. Serdecznie Państwa witam na naszym kolejnym webinarze Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Dzisiejszego wieczoru będziemy uczyć się o tym, jak robić escape room w bibliotece. Tym tematem zajmie się Ksenia Erdman i Wojciech Wołątor. Są to nauczyciele matematyki, którzy już 2 lata temu brali udział w projekcie Spółdzielni Otwartej Edukacji. Wtedy on był przeznaczony właśnie dla nauczycieli matematyki. Myślę, że więcej o sobie powiedzą za chwilkę. Ja też zapomniałam tradycyjnie zapytać, czy mnie słychać, ale widzę, że po kolejnych powitaniach zakładam, że słychać i że widać. Nasz webinar potrwa godzinę, jest też nagrywany, będzie później dostępny na YouTubie Fundacji. Będą też dostępne po webinarze zaświadczenia. I udostępnimy też prezentację, jeżeli Państwo będą mieli, tak, jeżeli Państwo będą chcieli sobie z niej skorzystać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Ja się wyłączam i oddaję głos Ksenii i Wojtkowi. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarze. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Oli i Swoedowi i Centrum Cyfrowemu za to, że zostaliśmy w ogóle tutaj zaproszeni. Jest nam niezmiernie miło, że możemy się podzielić swoim doświadczeniem i ten początek przygotowaliśmy trochę w nietypowej wersji. Za chwilę Państwo w trakcie tego, co Wojtek przedstawi, dowiedzą się co nieco o nas i o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Na razie nic nie zdradzam. Dobrze, dziękuję Kseniu. Drodzy Państwo, no nie moglibyśmy zacząć inaczej webinaru na temat escape roomów, niż przechodząc taki jeden prosty escape room wspólnie. A zatem mam nadzieję, że są Państwo gotowi. I zaczynamy. Klikam rozpocznij i zaczynajmy. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że jest środa, około godziny 19. A ostatnie, co Państwo pamiętają, to droga powrotna z biblioteki do domu. Otwierają Państwo powoli oczy, rozglądają się i dostrzegają, że znów są Państwo w bibliotece. Rozejrzyjmy się. Myślę, że to miejsce jest Państwu znane. No i jesteśmy tutaj wołani przez tę postać na cokole. Podejdźmy bliżej. Trafiliście tu, bo poszukujecie wiedzy na temat tworzenia escape roomów. Aby jednak dowiedzieć się, jak zorganizować pokój zagadek, musicie najpierw poznać podstawy. Przeszukajcie dobrze bibliotekę, a posiądziecie wiedzę, której pragniecie. No to, drodzy Państwo, przeszukajmy bibliotekę, spróbujmy znaleźć jakieś interesujące, charakterystyczne punkty. Rozpocznijmy może od tego portretu tutaj na ścianie. Klikam. No i drodzy Państwo, cóż tu widać? Dość znajome twarze, tak mi się wydaje, wydaje mi się, że znam te osoby. Są to sprawcy całego zamieszania dzisiejszego wieczora, czyli Ksenia Erdman, nauczycielka matematyki ze szkoły podstawowej AMS we Wrocławiu, która na lekcjach stosuje narzędzia TIC, tworzy szkolne escape roomy, jest fanką sketchnotingu, a prywatnie podróżniczką kochającą muzykę i śpiew. Na tym zdjęciu obok widzimy również Wojtka Wątora, nauczyciela matematyki z Embassy International School w Krakowie. Jest on pasjonatem nowoczesnych rozwiązań w edukacji i neurodydaktyki. Po godzinach podróżnik, kucharz i fan dobrej książki. Drodzy Państwo, wiemy już, kto jest sprawcą zamieszkania, a więc przeszukajmy naszą bibliotekę dalej. Ta kozetka tutaj wygląda na interesującą, sprawdźmy ją bliżej. Gamifikacja. Drodzy Państwo, nie możemy rozpocząć rozmowy o escape roomach bez wspomnienia, czym jest grywalizacja, czy inaczej gamifikacja. Gamifikacja to nic innego jak wykorzystywanie schematów oraz mechanizmów znanych z gier komputerowych, ale także gier planszowych w kontekście
poza grami, czyli na przykład w edukacji czy w pracy w bibliotece. Stosowanie gamifikacji niesie za sobą wiele korzyści. Między innymi lepsze podejście do nauki, zwiększoną uwagę oraz koncentrację i zaangażowanie na zadaniu, ograniczenie zachowań niepożądanych, ale także rozwijanie kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności komunikacyjnej, a także po prostu dobrej zabawy i integracji. To jest gamifikacja. Przeszukajmy naszą bibliotekę dalej. No i myślę, że rzuca się nam w oczy ta wielka księga na środku. Zerknijmy, podejdźmy bliżej. Czym są escape roomy? Drodzy Państwo, escape roomy swój początek wzięły w Japonii, a dokładniej w Tokio, w roku mniej więcej 2009, a następnie stały się niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych. Na czym polega ten koncept? Escape room to po prostu gra, w której zespół uczestników i uczestniczek wciela się w pewne role i wspólnie poszukuje zadań i wskazówek. Rozwiązuje te zadania i ich zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej wydostać się z pokoju. No i oczywiście są oni ograniczeni, uczestnicy są ograniczeni czasem. Tym jest escape room. Przejdźmy dalej i zerknijmy tutaj na tę małą książkę po prawej stronie i zobaczmy, jaka informacja kryje się tutaj. Rodzaje escape roomów. Drodzy Państwo, takie standardowe escape roomy, które na pewno wszyscy Państwo znają, to są escape roomy stacjonarne, które charakteryzuje to, że dzieją się one na jakiejś zamkniętej przestrzeni, w jakimś pomieszczeniu. Do tego pomieszczenia wpuszczana jest drużyna, grupa osób, otaczają te osoby rekwizyty, no i ten escape room charakteryzuje także współpraca między uczestnikami i uczestniczkami. Natomiast w obecnej sytuacji bardzo popularne stały się również escape roomy online. Kreatywne głowy stwierdziły, że wykorzystają koncept escape roomów tych stacjonarnych, klasycznych i przeniosą tę ideę, ten pomysł do sieci. No i co charakteryzuje ten typ escape roomów? Przede wszystkim charakteryzuje je to, że zamiast pomieszczenia mamy przeglądarkę. Tak jak teraz, wszystko dzieje się z poziomu przeglądarki internetowej. Różnicą jest także to, że tym razem jest to raczej praca samodzielna niż praca grupowa. No i nie mamy rekwizytów, a zagadki są zagadkami w postaci zagadek online. Myślę, że już całą podstawową wiedzę mamy, a zatem podążajmy za tą migającą strzałką. Przed nami drzwi. Spróbujmy je otworzyć. Podchodzisz do drzwi i słyszysz głos. Aby mnie otworzyć, odpowiedz poprawnie na 3 pytania lub zostań tu na zawsze. Drodzy Państwo, to jest zadanie dla Was. Pytanie numer 1. Jak na imię ma prowadząca ten webinar? Czy jest to Ksenia, Stenia, czy może Terenia? Zachęcam do klikania na czacie. Widzę już pierwsze odpowiedzi. Świetnie. Tak, oczywiście pytanie proste. Klikam Ksenia i mają Państwo rację. Pytanie numer 2. Jakie korzyści wynikają ze stosowania gamifikacji? Czy jest to dodatkowe źródło dochodu, a może zwiększone zaangażowanie uczestników, a może gamifikacja nie daje wcale żadnych korzyści? B. No pięknie Państwo odpowiadają, rewelacja. I jedziemy dalej. Pytanie trzecie. Co cechuje escape room online? Czy jest to praca w grupie, rekwizyty, czy może praca w przeglądarce internetowej? No pięknie Państwo odpowiadają, tak, jest to praca w przeglądarce internetowej. Drodzy Państwo, udało nam się, jesteśmy gotowi dowiedzieć się, jak tego typu escape room online zorganizować w Państwa bibliotece. Drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, czym są, jakie mamy rodzaje escape roomów. Wiemy, że dzielimy je na stacjonarne i online. I ponieważ mamy dziś troszkę ograniczony czas, to my w obecnej sytuacji skupimy się na escape roomach online. Troszeczkę wspomnimy też o tych stacjonarnych, ale takim głównym celem będzie dowiedzieć się, jak zorganizować escape room w postaci online. No to, drodzy Państwo, od czego zacząć? Od czego powinniśmy zacząć organizowanie takiego rodzaju zabawy? Przede wszystkim musimy rozpocząć od tego, żeby zastanowić się nad celem, jaki chcemy osiągnąć, czego chcemy nauczyć naszych czytelników i nasze czytelniczki, co chcemy im pokazać. Pomysły
bardzo wiele pomysłów. Być może zależy nam na integracji naszych czytelników i czytelniczek, a może zależy nam na tym, żeby wypromować jakąś książkę, jakąś konkretną pozycję lub wydarzenie. Możemy także w ten sposób zapoznać czytelników i czytelniczki z pisarzem lub pisarką. A może po prostu chcemy celebrować w taki nietypowy sposób jakąś okazję pokroju walentynek, Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka. Jeżeli już wiemy, czego chcemy nauczyć naszych uczestników i nasze uczestniczki, wiemy już, co chcemy im przekazać za pomocą tego escape roomu, to drugim punktem jest wymyślenie ciekawej, angażującej historii. Im ciekawsza historia, im bardziej wciągająca fabuła, tym bardziej zaangażowani są uczestnicy i uczestniczki. Być może przeniesiemy ich do zakazanego lasu znanego z Harry'ego Pottera, a być może będziemy chcieli, żeby oni i one wcielili się w postać rycerzy. A być może będziemy chcieli opowiedzieć historię zaginionego medalu zdobytego z okazji Nagrody Nobla. Tak naprawdę ogranicza nas tutaj tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, no a jestem święcie przekonany, że Państwa bibliotekarzy i Panie bibliotekarki wyobraźnia na pewno nie ogranicza, bo biblioteka jest głównym źródłem przecież kreatywności. I przejdziemy teraz do kolejnego punktu. Trzeci punkt. Trzeci punkt, jeżeli już pokonaliśmy pierwszy i drugi, to teraz przechodzimy do trzeciego. W tym miejscu musimy zastanowić się, jakie treści zadań chcemy umieścić w naszym escape roomie. No i tutaj mamy pewne przykłady, takie typowo, które można wykorzystać w bibliotece. Na przykład nasze pytanie, zagadka, może dotyczyć miejsca pochówku Juliusza Słowackiego. A może chcemy, aby nasi uczestnicy dowiedzieli się poprzez rozwiązanie tego zadania, na przykład jakie wymiary miała najmniejsza książka na świecie, czy jaka była liczba horcruxów. Oprócz tego możemy również przekazać informacje, ciekawostki na temat bibliotek, czyli na przykład biblioteka, która posiada książki oprawione w ludzką skórę. Możemy również zastanowić się nad tym, żeby zainteresować naszych czytelników na przykład cytatami jakichś znanych poetów, typu tutaj mamy przykład, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. W zależności od tego, jaki był pierwszy i drugi punkt, to te treści zadań wybieramy sobie tematycznie. Kolejnym punktem jest poszukiwanie interesujących grafik, które stricte dotyczą naszego tematu. Pamiętajmy przy tym, żeby pamiętać o poszanowaniu praw autorskich, czyli musimy pobierać takie grafiki, które są na wolnej licencji. Między innymi tutaj polecamy stronę Pixabay, korzystamy z niej, ponieważ tam pobierane grafiki są na licencji CC0. Oprócz tego można pobierać również grafiki z Google Grafiki. No i tutaj pod spodem wstawiliśmy screen. Jeżeli wpisujemy jakieś słówko w Google Grafika, tutaj dla przykładu jest książka, to po prawej stronie w tym narzędziowniku klikamy w słówko narzędzia i wyświetlą nam się tutaj różne opcje. Wybieramy sobie wtedy na przykład oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją. Tutaj wybraliśmy sobie w celach niekomercyjnych, można też wybrać tak. I jeszcze mamy ostatnią stronkę, FreePick, tam również można pobierać sobie grafiki, które są na wolnej licencji. Drodzy Państwo, jeżeli mamy już wymyśloną historię, mamy już także wymyślone treści zadań i wiemy, o co chcemy zapytać uczestników i uczestniczki, mamy już przygotowane grafiki, które zbudują klimat naszego escape roomu, to teraz czas, aby za pomocą ciekawych i interesujących narzędzi nasze zadania obudować we wciągającą i pełną wyzwań formę. I chcielibyśmy teraz Państwu przedstawić kilka takich inspiracji internetowych, właśnie jak te treści zadań ubrać.
Pierwszym narzędziem, jednym z najczęstszych używanych przez nas, jest stronka festicide.com. Już momencik, za chwilkę udostępnię ekran i pokażę w skrócie, co na tej stronie ciekawego można znaleźć. Znajdziecie tutaj Państwo naprawdę bazę super narzędzi, które idealnie wpisują się w różne escape roomy. Między innymi na przykład papierowe pieniądze, tutaj można sobie wstawić podobiznę na przykład jakiegoś poety czy autora. Tutaj po lewej stronie właśnie przesuwam i można sobie zobaczyć, są tutaj karty, loga, profile do portalów społecznościowych, jakieś dokumenty, na przykład prawo jazdy, to w zależności jaką historyjkę wymyślimy, można coś sobie tutaj wybrać. Można również teksty przedstawiać w postaci takiego labiryntu, czyli wpisujemy sobie jakieś zdanie i aby je odczytać, trzeba przejść przez labirynt po kolei, zbierając kolejne literki. Można tutaj również tworzyć rebusy, przedstawiać zagadki w postaci takiej spirali. Jest naprawdę to super narzędzie i bardzo polecamy. Dobrze, teraz kolejne narzędzie. Musimy wrócić do prezentacji. Kolejnym narzędziem, jakim chcielibyśmy się podzielić, jest Learning Apps. Domyślamy się, że większość z Państwa zna tę stronkę. Już teraz też tutaj udostępnię ekran i pokrótce powiem, co tam ciekawego można znaleźć, jakie narzędzia wykorzystać. Jest to bardzo proste i intuicyjne narzędzie. Fajnie sprawdza się przy escape roomach, ponieważ po rozwiązaniu jakiejś zagadki może wyświetlić nam się komunikat, informacja, która poprowadzi nas, jakaś wskazówka, która poprowadzi nas w naszym escape roomie do kolejnego zadania, która jest niezbędna na przykład do rozwiązania jakiegoś zadania. Tutaj akurat wybraliśmy sobie odkrywanie puzli i na końcu wyświetlił się komunikat, że trzecią cyfrą kodu jest 8. To taki przykład. Oprócz tego na stronie Learning Apps mamy też takie narzędzia jak krzyżówki. Bardzo fajne są również gry wbudowane, między innymi milionerzy, dobieranie w pary. I to są takie te podstawowe. Myślę, że jeszcze może też być zadanie z lukami. To o tym jeszcze mogłabym wspomnieć. To też fajnie się sprawdza, ponieważ czytelnicy mogą zbierać jakieś słowa, wskazówki, a następnie jak wejdą w link do naszej aplikacji, wpisują te zebrane słowa i też na końcu wyświetli im się jakaś kolejna wskazówka. Dobrze. I przejdziemy teraz do kolejnego narzędzia, jakie chcemy zaproponować do sformułowania zagadek, do ukrywania. Drodzy Państwo, kolejnym narzędziem jest na przykład YouTube. Ta powszechnie znana strona, na której znajdują się filmy, także świetnie się sprawdza. W jaki sposób? Możemy na przykład umieścić w naszym escape roomie filmik, a następnie w kolejnych zadaniach sprawdzić wiedzę naszych czytelników i czytelniczek właśnie a propos tego filmu. Może to być film o pisarce, może to być film o jakimś wydarzeniu literackim istotnym, a następnie w kolejnych krokach naszego escape roomu możemy odwołać się do treści z tego wideo. Kolejnym narzędziem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, to Jigsaw Planet. Jigsaw Planet to nic innego jak strona, na której możemy układać puzzle. Już pokazuję, drodzy Państwo, tak to wygląda. Możemy takie puzzle stworzyć samodzielnie, możemy na tych puzzlach ukryć treść i tak jak Państwo widzą, te puzzle są w pełni interaktywne i możemy poprosić uczestników i uczestniczki naszego escape roomu o ułożenie tych puzzli, a po ułożeniu wszystkich elementów odkryje się wiadomość czy istotna informacja, którą chcemy przekazać, niezbędna do wydostania się na przykład z pokoju. I kolejnym narzędziem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, jest generator szyfrów.
To tak może pokrótce. Akurat jest bardzo dużo stron, na których można wygenerować tekst zaszyfrowany. Jednym z nich jest właśnie ten generator szyfrów. Jak dostaną Państwo prezentację, to... A tutaj pokazujesz już te generatory? To nie ja. To nie ja kliknąłem, ale możemy już przejść do generatorów, albo się cofniemy jeszcze na chwilkę do tych szyfrów. Pani Małgorzata spytała, czy to narzędzie będzie działać na telefonie. Tak, to narzędzie z puzzlami będzie działać na telefonie. Dobrze, czyli jeżeli chodzi o ten generator szyfrów, to tutaj widzą Państwo, że bardzo, bardzo łatwy i szybki sposób można wygenerować zaszyfrowany tekst. Przykładowo tutaj mamy w alfabecie Braille'a, czy w postaci kodu kreskowego, a nawet tańczących ludzików. To jest tak, i padło też pytanie, czy należy się rejestrować. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy stworzyć własne zagadki, na przykład na Learning Apps albo własne puzzle, to tak, należy założyć darmowe konto. I wtedy te materiały, które sobie przygotujemy, będziemy mieli zapisane. Przechodzimy, Kseniu, do generatorów? Tak. Kolejne narzędzia, które chcielibyśmy pokazać, nazwaliśmy tak ogólnie generatorami. To ja przełączę slajd. A jeszcze może opowiedz, Kseniu, wcześniej o łamigłówkach. Tak, no tu jest, jeżeli chodzi o generator łamigłówek, to jest taka bardzo znana też strona, myślę. To jest Worksheetworks. Tutaj może nie będę tu już udostępniała ekranu, tylko mniej więcej powiem, co tam się znajduje. Przede wszystkim do tych escape roomów online. Mogą się tutaj nam przydać generatory Sudoku. Jak widzą Państwo, są i liczbowe, i takie z symbolami. To narzędzie również posiada wygenerowanie jakiejś mapki ze wskazówkami, jakichś krzyżówek. Można wygenerować również tam zagadki z kodowaniem. To narzędzie myślę, że bardziej chyba się przydaje jednak mimo wszystko do escape roomu takiego stacjonarnego, ale znajdziemy tam na pewno przykłady takich narzędzi, które wykorzystamy bez problemu w escape roomie stacjonarnym. Tak, i padły jeszcze dwa pytania w międzyczasie na czacie. Do generatora szyfrów logować się nie trzeba, po prostu wpisujemy tekst, który chcemy zaszyfrować. Natomiast jest też pytanie, jak odkodować później taki szyfr. Po prostu trzeba gdzieś w naszym pokoju zagadek udostępnić klucz do odkodowania. Ja chciałbym króciutko wspomnieć o kolejnym generatorze. Jest to generator recept. Na tej stronie internetowej nie trzeba się w żaden sposób logować. Wystarczy uzupełnić kilka linijek tekstu i program, generator zwróci nam sztuczną taką fejkową receptę. No i jak tutaj Państwo widzą na załączonym zdjęciu, wygenerowałem receptę dla Juliusza Słowackiego, który urodził się w Krzemieńcu wraz z datą jego urodzin na 3 leki. Zdradzę, że są to leki na gruźlicę, ale niestety recepta chyba nie została wykupiona na czas. I drodzy Państwo, po co taki generator? No taki generator może służyć po to, że jeżeli umieścimy sobie taką podpowiedź, to w następnym kroku, w następnym pokoju, w następnym w szufladzie możemy ukryć pytanie, które na przykład będzie wymagało znajomości daty urodzenia Juliusza Słowackiego. Kolejny generator, bardzo podobny do poprzedniego, tym razem możemy wygenerować sztuczny taki fejkowy bilet lotniczy, tutaj bilet dla Wisławy Szymborskiej po Nagrodę Nobla odbiór i również możemy później się odwołać w kolejnych zadaniach, na przykład o miejsce odbioru Nagrody Nobla czy datę. Innym przykładem generatora jest generator tekstu, który wygląda w taki sposób, jakbyśmy go stworzyli z różnych czcionek, na przykład z powyrywanych literek z gazet. Tutaj mamy też przykład. Adamie, ukradłem rękopis twojej epopei narodowej i nigdy go nie oddam, podpisane JS, nieznany, nie wiadomo kto to może być. Adresy tych stron, drodzy Państwo, będą w prezentacji, która będzie udostępniona już jutro, także wszystkie te stronki zostaną Państwu udostępnione i tutaj też nie trzeba się w żaden sposób rejestrować. I takim chyba ostatnim generatorem jest generator newsów i tutaj podobnie. Nic nie trzeba się rejestrować, wystarczy wpisać kilka linijek tekstu, a ten tekst zostanie ubrany w formę takiego gorącego newsa. W tym przypadku biblioteka news, rękopis pana Tadeusza zaginął. Świetny początek escape roomu, który narzuci charakter naszej historii. Dobrze. To teraz tak.
może podsumujmy, że to, o czym mówiliśmy przed chwilką, to był cały czas ten piąty punkt, czyli trzeba było się zastanowić, w jaką formę ubierzemy te nasze zagadki, żeby one były bardziej atrakcyjne i ciekawe dla naszych uczestników. Jeżeli już przygotujemy sobie te zagadki, to teraz musimy zastanowić się, gdzie je poukrywać, rozplanować sobie tę grę, żebyśmy wiedzieli, które zadanie do czego będzie nas prowadzić, czyli rozrysować sobie tak zwaną ścieżkę, mapę myśli, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Tutaj widzą Państwo na tej ilustracji, jest plakat, który przygotowywałam, jak w ubiegłym roku robiłam escape room stacjonarny dla swoich uczniów. Taki plakat jest bardzo pomocny, jeżeli tutaj w moim przypadku wtedy chowałam wszystkie te zagadki w przestrzeni klasowej. Podobnie warto sobie zrobić również taką mapę myśli, jeżeli tworzymy escape room online. I ja będę miał okazję za chwilkę Państwu pokazać dokładnie ten escape room, który tutaj jest zaplanowany i na czym takie planowanie polega. Jak już mamy przygotowane grafiki, no to zastanawiamy się, która grafika będzie naszą grafiką początkową. Musimy również się zastanowić, jakie pomieszczenia chcemy stworzyć w naszej grze oraz, to jest pomieszczenie pierwsze, drugie, trzecie w tym przypadku, oraz jakie dodatkowe slajdy chcielibyśmy wstawić, aby nasz escape room online był interesujący. Na przykład zdjęcie otwartej szuflady po zajrzeniu, albo na przykład tak jak tutaj zdjęcie lampy, które wyświetli się po przybliżeniu, po kliknięciu na lampę w pokoju numer 2. Im więcej takich zdjęć, tym ciekawsza, bardziej wciągająca jest historia. Dobrze. Teraz zrobimy sobie taką minutową przerwę, ponieważ chcielibyśmy, aby to Państwo podzielili się teraz swoimi pomysłami na narzędzia online, które można fajnie wykorzystać do właśnie ubierania ciekawego naszych zadań w interesującą formę. I teraz tak, na początku, tutaj już Państwo widzą to, ale wstawię teraz na czacie link. Wystarczy teraz kliknąć i za chwilę udostępnimy Państwa mapę myśli. Akurat tutaj już się Państwa propozycje pojawiają na czacie, a chcieliśmy zrobić to w Mentimeter. Jeszcze raz teraz wstawiłam ten link. Jest, już jest przyklejony, jest. Klikamy, proszę Państwa, w link i chcielibyśmy, żeby Państwo tymi świetnymi pomysłami, które już się pojawiają na czacie, podzielili się przez Mentimeter, a my będziemy mogli zrobić, zebrać te wszystkie Państwa inspiracje, zrobić zrzut ekranu i dołączyć go do prezentacji, którą otrzymają Państwo najpewniej jutro. Ksenia już wyświetla, już się pokazują różne inspiracje. Widzimy tu Geniali, Padlet, widzimy generator kodów QR, zagadki wierszowane, świetnie. Pismo na opak widziałem, to też jest świetny pomysł, super rodzaj szyfrowania. Tobie, Ksenia, coś szczególnie utkwiło? Tutaj akurat to się tak szybko pojawia, że nie nadążam teraz wzrokiem patrzeć, ale rzeczywiście też sobie przypomniałam o tym odbiciu lustrzanym, czyli to pismo na opak, też z tego korzystałam i bardzo fajnie to się sprawdza. Kody QR. No i muszę przyznać, jest też kilka, które wcześniej nie znałem, na przykład Word Art. Super. Dobrze. Mogą Państwo tutaj jeszcze wpisywać, my sobie już w tym czasie przejdziemy dalej, a później jak będziemy udostępniać prezentację, to tak jak Wojtek mówił, dodamy kolejny taki slajd z Państwa pomysłami. Dobrze, przechodzimy z powrotem już do prezentacji. I teraz tak, już Państwo mają ułożone wszystkie zagadki, mają pozbierane ciekawe grafiki, no to teraz przechodzimy do takiego już ostatniego prawie punktu, czyli do stworzenia takiego escape roomu. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy przedstawić bliżej dwa najbardziej popularne narzędzia, czyli formularz googlowski oraz Geniali.
Jeżeli chodzi o oba te narzędzia, to one mają swoje takie plusy i minusy i trudno może trochę jest powiedzieć, który z nich jest lepszy, a który gorszy. Oba świetnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi o formularz Google'a, to fajne jest w tym to, że mamy informacje o tym, tutaj wpisaliśmy, który uczeń wziął udział, ale który uczestnik, tak, w Państwa przypadku, który czytelnik czy czytelniczka wziął udział. Mamy również tutaj możliwość udostępniania pliku do edycji, tak samo jest też w Geniali. Do tego serdecznie Państwa zachęcamy, ponieważ jak już coś stworzymy i coś się sprawdziło i jest fajne, to dlaczego nie możemy się podzielić tym na przykład z kolegą czy koleżanką z jakiejś innej biblioteki. Jest możliwość udostępniania pliku do edycji, to oznacza, że jeśli go udostępnimy właśnie jakiemuś innemu bibliotekarzowi, to może on sobie go troszeczkę zmienić tak, żeby jemu jeszcze to bardziej odpowiadało, tak, do jego odbiorców i może dalej puścić to w świat. Jeżeli chodzi o formularz Google'a, to troszeczkę mało jest zachęcająca szata graficzna. Geniali pod tym względem wygrywa, bez dwóch zdań. I jeżeli chodzi o Geniali, to mamy tam wbudowane gotowe szablony, to będziemy o tym mówić bliżej, jak będziemy mówić o tym narzędziu, natomiast w formularzu nie ma i trzeba tworzyć taki escape room od podstaw. Ja zacznę teraz od tego formularza. Za chwilę udostępnię jakiś przykładowy, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda i jak to stworzyć. Tak naprawdę, jeżeli wykonywali Państwo kiedyś ankietę w Google Formsach, czyli w tym formularzu, to wiedzą Państwo mniej więcej, jak to narzędzie działa. Jeżeli chodzi o escape roomy, to przede wszystkim tutaj dzielimy te escape roomy na sekcje. Co to oznacza? Że jeżeli wyświetli nam się to pierwsze pytanie, to możemy przejść dopiero do kolejnej sekcji, jeżeli wypełnimy tutaj wszystko, co jest konieczne. Czyli na samym początku podajemy tytuł tego escape roomu, jakąś krótką informację, historyjkę wprowadzającą. Tutaj jest jakaś przykładowa podana i prosimy o imię i nazwisko naszego uczestnika. Dzięki temu wiemy, później dostajemy taką zbiorczą informację, kto wziął udział w tej zabawie. Pamiętajmy, żeby tutaj zaznaczyć w tym miejscu, że jest to pole wymagane, bo jeśli tego nie zrobimy, to osoba może tego pola nie wypełnić i przejść do kolejnego kroku. Ksenia, tylko tutaj się pojawia kwestia RODO rzeczywiście i oczywiście wymaganie imienia i nazwiska nie jest obowiązkowe. U nas, my tak troszkę z perspektywy nauczycieli mówimy, ponieważ chcemy wiedzieć, który z naszych uczniów poradził sobie z zadaniem. Natomiast oczywiście w kontekście biblioteki, czy uczestników i uczestniczek, czytelników i czytelniczek, nie musimy wymagać, broń Boże, tego imienia i nazwiska, prawda? Jeżeli Państwu zależy na tym, żeby wiedzieć, kto wziął udział, to można, nie wiem, przypisać nawet jakiś kod danej osobie. No właśnie tak jak Wojtek mówi, my tutaj patrzyliśmy pod tym względem, że jak przygotowujemy dla naszych uczniów, to dla nas ta informacja jest bardzo ważna, który uczeń w naszym przypadku wziął udział w tej zabawie i który uczeń to przeszedł. Jeżeli nie jest to w Państwa przypadku konieczne, to można ten krok w ogóle pominąć. No dobrze, to przejdę w takim razie tutaj do tej sekcji drugiej, czyli zaczynamy. Dodajemy tutaj te grafiki, które sobie znaleźliśmy wcześniej. Wpisujemy treści zadań. I teraz uwaga, tutaj jest ważna informacja. Jak już wpiszemy tutaj treść zadań, zaraz pokażę, jak to się dodaje. Ale tutaj jest taka ważna informacja, jak zaznaczyć tutaj w tych ustawieniach. Wybieramy sobie akurat w moim przypadku tutaj tekst krótkiej odpowiedzi i jeżeli klikniemy w tym dolnym prawym rogu na te trzy kropeczki, wyświetli nam się weryfikacja odpowiedzi. No i jeżeli to wybierzemy, to się wyświetli właśnie to, co teraz tutaj Państwo widzą na ekranie. Czyli tak, tutaj mamy wyrażenie regularne. Wyrażenie regularne wybieramy, to znaczy, że wpisujemy tutaj konkretnie w tym okienku, która odpowiedź jest poprawna i uczestnik będzie musiał dokładnie taką samą odpowiedź wpisać, łącznie z tym, jaką wielkość liter wybierzemy. Czyli na przykład rozwiązaniem będzie drzewo,
to jeżeli uczestnik wpisze drzewo drukowanymi tymi dużymi literami, to mu to nie zaliczy, dlatego warto też w pytaniu napisać, w poleceniu, żeby na przykład wpisywać odpowiedzi małymi literami. Dzięki temu unikniemy jakichś tam niepotrzebnych nerwów na przykład uczestników, tak, żeby wiedzieli, w jakiej formie to wpisywać. Tutaj, czyli tak, wyrażenie regularne, które zawiera, ma być drzewo i tutaj w tym miejscu wpisujemy, jaki komunikat ma nam się wyświetlić, jeżeli uczestnik wpisze błędną odpowiedź. Czyli na przykład to nie ta odpowiedź. Spróbuj ponownie. Dobrze. Zapamiętajcie Państwo, że tutaj jest drzewo odpowiedzią. Pytania tutaj nie wpisuję, bo za chwilę to wystartuję i pokażę, jak to działa, ale tak jeszcze szybciutko przejdę, żeby pokazać tak mniej więcej, co tutaj jeszcze można zrobić. Można wklejać linki. Tylko że jeżeli uczestnik kliknie w ten link, to przekieruje go do drugiego okna, tam wykona zadanie. Warto na przykład, tak jak pokazywaliśmy to narzędzie Learning Apps, tam się pojawi jakaś wskazówka, a odpowiedź trzeba będzie znowu tutaj wpisać w kolejnym okienku, i aby przejść do kolejnej sekcji. Znowu kolejne grafiki, takie interesujące, związane z tematem, kolejne zadania. Można wrzucać nawet screeny właśnie z tych naszych generatorów. Tutaj akurat jest fake message, chyba tego nie mieliśmy w prezentacji, chyba trzeba to dopisać, bo zapomnieliśmy o tym, ale jest takie właśnie fajne narzędzie. Tutaj mamy SMS-a z informacją, z jakąś wskazówką. Podpowiedzi można dawać na przykład w formie takich obrazków, to jest z Pixabaya, tak, że na przykład kolejna cyfra to, zamiast pisać słowa 5, czy jako liczby, można wstawić takie zdjęcie. Tutaj różne grafiki. Można wstawiać również zdjęcie tych wskazówek, czyli tutaj mamy na przykład jakiś szyfr zegarowy. I na końcu fajnie jest wstawić jakieś takie zdjęcie, które przedstawia osobę taką wygraną, której właśnie się udało coś zdobyć. To teraz już będę powoli kończyła, żeby Wojtek zaraz mógł o tym Geniali powiedzieć. Włączę tylko jeszcze, tutaj zatrzymam. Chciałabym to pokazać z perspektywy jeszcze uczestnika, już momencik. Dobrze, już udostępniam. No jak to teraz wygląda, to co przed chwilką Państwo widzieli. To była ta sekcja pierwsza. No i trzeba wpisać w moim przypadku jakąś odpowiedź, to wpiszę tylko samo imię. Przejdę dalej. I pojawia się ta zagadka, której treści nie mamy, bo to był taki pusty szablon. I musimy tutaj wpisać odpowiedź. Jak Państwo pamiętają, prawidłową odpowiedź, którą ja wpisałam, którą wymagam, jest drzewo, i spróbuję wpisać coś innego. Na przykład wpiszę dom. I spróbuję przejść dalej. I zwróćcie Państwo uwagę, że wyświetla się ten komunikat, który rzeczywiście wpisałam w tamtym okienku, że to nie ta odpowiedź. Spróbuj ponownie. Jeśli wpiszę drzewo, powinno przejść dalej. I rzeczywiście przeszliśmy do kolejnej sekcji i tutaj jest zadanie w Learning Apps. I tak to wygląda. Oczywiście mamy dzisiaj ograniczony czas, w związku z tym oddam teraz głos Wojtkowi, który pokrótce opowie Państwu o kolejnym narzędziu. I proszę też, tutaj bym chciała uspokoić w tym miejscu, ponieważ chcielibyśmy też powiedzieć, że mamy nagrany tutorial, jak tworzyć te narzędzia, więc proszę się nie martwić, będzie można później sobie to zobaczyć i krok po kroku wykonać taki escape room. Tak, dziękuję Ci, Kseniu. Drodzy Państwo, ja powiem kilka słów na temat takiego narzędzia, które obecnie jest chyba najpopularniejszym i wydaje mi się, że jednym z najlepszych do tworzenia escape roomów online, czyli Geniali. Tak, Geniali. Drodzy Państwo, tutaj na tym portalu musimy sobie założyć darmowe konto, a i wtedy możemy przystępować do pracy. Mamy możliwość
ja jeszcze się na chwilę tu cofnę, mamy możliwość skorzystania z gotowych szablonów, klikamy Create, no i mamy tutaj dużo różnych możliwości, a w kontekście escape roomów nas interesuje tutaj gamifikacja. Klikamy Create, troszeczkę musimy sobie zjechać, mamy tu bardzo różne gry na przykład, jedziemy dalej i docieramy do breakouts. Breakouts, czyli właśnie takie escape roomy. Jak Państwo widzą, jest tu naprawdę dużo tych różnych szablonów. Część z nich jest oznaczona gwiazdką, co oznacza, że trzeba wykupić konto. Natomiast wersja darmowa tego programu w 100% spełnia wszystkie oczekiwania i wszystkie możliwości. Ale ponieważ my mamy czas ograniczony, więc ja pokażę, jak stworzyć taki escape room w Genially na podstawie szablonu. Tutaj już mam przygotowany szablon. Drodzy Państwo, Genially to nic innego jak taki urozmaicony, ulepszony PowerPoint, czyli cały escape room, tutaj pokazuję z lewej strony, proszę zobaczyć, cały escape room to tak naprawdę zbiór slajdów, zbiór stron, które składają się ze zdjęcia, które wcześniej sobie przygotowaliśmy z legalnego źródła, pomieszczenie, tutaj ekran startowy, pomieszczenie pierwsze, które pokazywałem na planie, pomieszczenie drugie, trzecie oraz kolejne slajdy to już są nasze wskazówki i zadania, o których zaraz opowiem. Jak stworzyć taki slajd? Bardzo prosto. Klikamy tutaj Pages. Ta strona jest niestety w języku angielskim. Klikamy Add Page i albo korzystamy z gotowego szablonu, albo klikamy sobie Blank, czyli tworzymy czystą stronę. No teraz te czystą stronę. Przepraszam, Wojtek, mogę na chwilkę przerwać, bo tutaj jedna pani pytała, czy można zredukować te strzałki do automatycznego... Opowiem o tym. Super, dziękuję. No to zaczęliśmy. Mamy swój pierwszy slajd. No nieciekawa jest to historia na razie, fabuła, no chyba, że opowiadamy o niedźwiedziach polarnych na Antarktydzie w czasie śnieżycy, to wtedy rzeczywiście, ale żeby go ulepszyć, klikamy sobie na zdjęcie tutaj i mamy taką możliwość, żeby załadować wcześniej przygotowane przez nas obrazki z naszego komputera lub, co jest świetne, możemy również skorzystać bezpośrednio z biblioteki Pixabaya, wystarczy kliknąć Show More i wpisać na przykład stary dom, jeżeli chcielibyśmy, nie znalazłem nic, albo biblioteka w języku angielskim lub polskim i skorzystać z tych darmowych, legalnych grafik. Klikamy sobie zdjęcie, dostosowujemy jego wielkość, i w ten sposób nasze pierwsze pomieszczenie w zasadzie jest gotowe. Jak już mamy takie pomieszczenie gotowe, no to warto byłoby umożliwić uczestnikom i uczestniczkom przemieszczanie się po tych pomieszczeniach, a zatem potrzebujemy takich przycisków do poruszania się. Na moim slajdzie są to takie strzałeczki tutaj. Jak je stworzyć? Bardzo łatwo. Do tego służy drugi i w zasadzie najważniejszy element escape roomów, poza stronami, które już są gotowe, to są interaktywne elementy tutaj po lewej stronie. I mamy tutaj, proszę zobaczyć, już gotowe przyciski i możemy sobie wybrać taką strzałkę, klikamy na nią, a następnie przypisać, co ta strzałka ma zrobić po kliknięciu i do tego służy ten paluszek tutaj taki fioletowy. Jeżeli go kliknę, to ta strzałka przekieruje nas, proszę zobaczyć, do jednej ze stron, które wcześniej stworzyliśmy. I ja zaznaczyłem, że ma nas przenieść do pokoju numer 2. Tutaj jest ten pokój z fotelami, zaraz tam zajrzymy. W momencie, kiedy stworzymy już nawigację pomiędzy pomieszczeniami, no to przechodzimy do rozkładania i chowania, ukrywania naszych zagadek. Żeby nie było zbyt prosto, to najlepiej do tego użyć takich interaktywnych pól, które są niewidoczne. I te pola są tutaj na dole, w Interactive Elements, na samym dole takie różowe pole. Jak się Państwo przyjrzą, to na prezentacji jest tu kilka takich ukrytych, różowych prostokącików, one dla uczestnika i uczestniczek będą niewidoczne. Wystarczy takie pole narysować, dostosować wielkość. No i powiedzmy, że ta szuflada tutaj, a następnie znowu kliknąć paluszek i mamy różne możliwości. Może nam się wyświetlić po kliknięciu małe okienko z tekstem. Może nam się wyświetlić troszkę większe okienko, w którym będziemy mogli wrzucić zdjęcie i tekst. Albo możemy przekierować do strony. No to załóżmy, że przekierujemy do strony z tą otwartą, przygotowaną wcześniej szufladą.
I w ten sposób ten oto interaktywny element będzie przekierowywał uczestników do tej otwartej szuflady. Tak jak powiedzieliśmy, najlepiej, żeby te nasze zadania były ubrane w ciekawą formę. No to jak otworzymy naszą szufladę, to tutaj skorzystałem z generatora, który wygenerował bilet, o który zapytam w kolejnych zagadkach. I oczywiście nie możemy zapomnieć o strzałce, która umożliwi uczestnikom powrót do pomieszczenia. No to zobaczmy, co tu jeszcze przygotowałem dla uczestników i uczestniczek. No na przykład udało mi się osadzić również w tej prezentacji puzzle. Te są akurat już ułożone, bo testowałem, czy jestem w stanie, czy nie wybrałem sobie za trudnych, ale uczestnik widzi takie rozłożone puzzle. Te puzzle to nic innego jak strona, którą już pokazywałem, czyli Jigsaw Planet. Przygotowujemy sobie wcześniej puzzle i ubieramy je i ubieramy naszą zagadkę właśnie w postać takich puzzli. Jak Państwo widzą, jest to w pełni interaktywne. Nie musimy otwierać nowego okna przeglądarki. Te puzzle się tu pięknie łączą, jak odpowiednio dobierzemy elementy. Nie musimy otwierać nowego okna przeglądarki, tylko właśnie osadzamy puzzle w Geniali. No jak to zrobić? Żeby osadzić takie puzzle w Geniali, drodzy Państwo, należy kliknąć Insert, Others i tu wkleić link do osadzania. To jest dość ważne, że to nie może być link z przeglądarki, tylko to musi być link do osadzania. Te linki charakteryzują się taką ikonką. To są te takie dwa szpiczaste nawiasy z takim ukośnym kreską. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale na pewno Państwo wiedzą, o co chodzi. Ja teraz szybciutko jeszcze pokażę, jak to znaleźć. I na przykładzie właśnie tych puzzli. Dobrze, popatrzmy. Na przykładzie puzzli. Ten link do osadzania w przypadku tych puzzli znajduje się w tym miejscu. Klikamy sobie udostępnij i osadź. Klikamy osadź i otrzymujemy link. O tutaj na dole. O tutaj otrzymujemy link do osadzania. Identycznie jest na przykład w Learning Apps czy na YouTube. Najważniejsze, żebyśmy znaleźli link do osadzania. Dobrze, i wrócimy jeszcze na chwilę do Geniali. I jeszcze pokażę kilka rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że mamy mało czasu i ja nie pokażę wszystkich możliwości Geniali. Ale tak jak Senia powiedziała, mamy nagrany 40-minutowy tutorial o Geniali i udostępnimy link i każdy będzie mógł na spokojnie go sobie wtedy obejrzeć. Padło pytanie, jak wyłączyć nawigację między slajdami tak, żeby uczniowie, czy uczestnicy, czy uczestniczki nie mogli przechodzić między slajdami i troszkę poszukiwać. Aby zablokować możliwość takiego dowolnego przechodzenia między slajdami, należy kliknąć te trzy kropeczki tu z prawej strony, należy kliknąć Navigation i wybrać tę strzałeczkę. Ta strzałeczka oznacza, to powinien być ostatni element naszego tworzenia escape roomu. To oznacza, że uczestnicy zabawy nie będą mogli przerzucać slajdów dowolnie, a będą mogli jedynie klikać i podążać za naszymi przyciskami i nie będą mogli przeskoczyć z pierwszego slajdu do piątego na przykład. Czy o czymś jeszcze powinienem wspomnieć? Możemy jeszcze podejrzeć jeden pokój, o na przykład ten fotel. No i jak Państwo widzą, nie widać tych interaktywnych elementów. Uczestnicy muszą sami je znaleźć. No i wiemy, że na przykład w fotelu jest ukryta wskazówka. I tutaj zastosowałem taką opcję, żeby zamiast otwierała się nowa strona Geniali, żeby nas ten przycisk nie odsyłał do innej strony, wybrałem okno i umieściłem tutaj labirynt stworzony w aplikacji, o której opowiadała Ksenia. Dzięki temu po kliknięciu pokazuje nam się wskazówka. Możemy kliknąć na lampę i wtedy jesteśmy przenoszeni do innego slajdu, do innej stworzonej strony. Drodzy Państwo, największe plusy Geniali to to, że możemy również ustawić opcję taką,
aby inni mogli korzystać z naszego szablonu. I my takich kilka szablonów przygotowaliśmy dla Państwa, o których powie później Ksenia. I tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że być może niekoniecznie Państwo czują, że są ekspertami już w tworzeniu Escape Roomów Geniali, ale udostępnimy tutorial, który krok po kroku przez to zadanie Państwa przeprowadzi. No to przechodzimy dalej, Kseniu, prawda? Tak. No to przechodzimy dalej. Proszę bardzo. Tutaj tak pokrótce chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że istnieją również inne narzędzia. Nie będziemy dzisiaj się aż tak w to bardzo zagłębiać. Jednym z nich jest Decktoys. Troszeczkę podobne do, i teraz mi słowo wyleciało. Dobrze, to jest po prostu plansza, na której ustawiamy pineski i pod tymi pineskami możemy przypisywać tym pineskom różne zadania. Fajne jest w tym narzędziu to, że można te pineski zablokować, tam takie kółeczki są wbudowane i trzeba wpisać odpowiedni kod, żeby do tej pineski się dostać. Więc to jest super narzędzie. Jedynym tutaj takim podstawowym, dużym minusem jest to, że jest ograniczona liczba tych projektów, bo w bezpłatnej wersji możemy stworzyć ich tylko 3. Na naszej grupie na Facebooku na początku pandemii pojawiały się również projekty w tym Flippity. Jak Państwo widzą, tu jest bardzo uboga szata graficzna, tu są tylko takie kółeczki, ale łatwo można taki mini escape room w tym stworzyć. No dobrze, drodzy Państwo, to zastanówmy się może, z jakiej okazji zorganizować taki escape room w wersji online. Na przykład możemy taki escape room online udostępnić na stronie naszej biblioteki lub na fanpage'u facebookowym naszej biblioteki z okazji Dnia Książki. Możemy też w ten sposób, dzięki tej formie, zachęcić czytelnika i czytelniczki do jakiejś najnowszej pozycji. A może chcemy w ten sposób celebrować rocznicę urodzin pisarza lub pisarki. Jest to także świetne narzędzie, żeby na przykład obchodzić Dzień Biblioteki, żeby omówić w ciekawy sposób lekturę wraz z naszymi uczniami, to dotyczy bibliotek szkolnych, albo na przykład żeby świętować otrzymanie Nagrody Nobla przez naszych wspaniałych autorów i autorki. Może w ten sposób chcecie Państwo świętować Dzień Patrona albo jakieś takie ogólne okazje, typu walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Ale ja wierzę, że Państwo na pewno mają znacznie więcej bibliotecznych inspiracji i pomysłów, jak taki escape room zorganizować i z jakiej okazji. I teraz po raz drugi, ponownie zbliżając się już do końca, chcielibyśmy ponownie użyć Mentimeter, aby Państwo wpisali, z jakich okazji w ramach biblioteki, pracy w bibliotece można taki escape room zorganizować. Zachęcamy do kliknięcia w Mentimeter, wpisania swoich pomysłów właśnie w tej aplikacji, bo dzięki temu my te pomysły zbierzemy i dorzucimy do prezentacji, tak żeby te wszystkie Państwa kreatywne, genialne pomysły zebrać w jedno miejsce. I pojawia się Dzień Biblioteki, Noc Biblioteki, Narodowe Czytanie, Jubileusz Biblioteki, świetnie. Święto Miasta chyba też mi mignęło. Nie wiem, Kseniu, czy ty coś wyłapałaś super ciekawego? Dzień Patrona, Dzień Matki. Bezpieczne Ferma. Super. Tak, dziękujemy za te wszystkie kreatywne pomysły. I wow, ale się nam mapa myśli rozrosła. Jeszcze poczekamy. Zbierzemy te wszystkie pomysły i udostępnimy w prezentacji. I będziemy już kończyć powolutku nasz webinar i oddaję głos Kseni. Dobrze. No to teraz tak. Tak jak Wojtek mówi, powoli kończymy, a teraz mówimy, czym jeszcze chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Między innymi mamy tutaj materiały do wykorzystania. Stworzyliśmy 4 gotowe scenariusze escape roomów stacjonarnych. Te 2 w środku to są takie interdyscyplinarne. Jeden świąteczny, drugi walentynkowy. W związku z tym, że jesteśmy matematykami, to tutaj ten pierwszy i ostatni są typowo matematyczne. Ten ostatni na święto liczby pi powstał podczas Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Wraz z innymi nauczycielami stworzyliśmy taki większy projekt. I te cztery materiały
będą też dostępne w tej prezentacji. Ja tylko, Kseniu, dodam, jakbyś mogła jeszcze na sekundkę cofnąć, że pomimo tego, że te pierwsze dwa escape roomy, czyli pierwszy i czwarty, te zewnętrzne, są takie szkolno-matematyczne, to warto do nich zajrzeć, ponieważ jest tam dużo świetnych pomysłów na rodzaje zagadek, które Państwa kreatywne głowy na pewno świetnie przerobią na escape room biblioteczny. Już nie przeszkadzam, przepraszam. Dobrze, i teraz tak, podzielimy się również z Państwem gotowymi szablonami do tworzenia escape roomów online. Trzy w Geniali i ten jeden, który był wyświetlany w Google Formsach, tak żeby na początek taki pierwszy swój stworzyć na podstawie gotowego szablonu. Na pewno to ułatwi Państwu pracę. Oprócz tego chcielibyśmy jeszcze zaprosić Państwa do dołączenia do grupy na Facebooku, którą założyliśmy w Dzień Nauczyciela w ubiegłym roku. Dzisiaj liczba grupowiczów już przekroczyła 9 tysięcy. Jest tam naprawdę bardzo dużo inspirujących pomysłów. Sami jesteśmy też w szoku, jakie fajne pomysły mają inni nauczyciele. Uczymy się od siebie nawzajem, wymieniamy się doświadczeniami, materiałami, nawet do edycji. Także serdecznie tam Państwa zapraszamy. Zebraliśmy już ponad 200 gotowych takich escape roomów online. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Oprócz tego mamy taki swój kanał na YouTubie. On co prawda jest jeszcze raczkujący, ale znajduje się już tam kilka takich filmików. Między innymi ten tutorial, o którym mówiliśmy. Wojtek nagrał tutorial, jak tworzyć escape room w Geniali. Można znaleźć ten tutorial właśnie na YouTubie, na kanale Escape Room w edukacji. I teraz mamy jeszcze chwilkę czasu, bo już zmierzamy do końca, zaraz godzina minie. Czy mają Państwo jeszcze teraz jakieś pytania, na które moglibyśmy tak szybciutko odpowiedzieć, chociaż na jakieś wybrane? O, pierwsze się pojawiło. Czy udostępniając escape room stworzone w Geniali na stronie internetowej biblioteki podajemy siebie jako autora? To jest świetne pytanie. Myślę, że jak najbardziej możemy nawet na pierwszym slajdzie naszego Geniali wpisać swoje imię i nazwisko, no bo trzeba być dumnym z tego, co się stworzyło, więc można podać, tak, jak najbardziej można podać siebie. No i warto też pamiętać, że jeżeli wykorzystujemy czyjeś Geniali, które jest na przykład udostępnione na grupie, to warto też podać imię i nazwisko autora czy autorki. Pojawiło się również drugie pytanie. Ile czasu zajmuje Wam przygotowanie escape roomu? Ksenia, co powiesz na ten temat? Jeżeli chodzi o te online'owe, to nie zajmują one już aż tak dużo czasu. Wiadomo, że jeżeli tworzy się je po raz pierwszy, to może nam się wydawać, że to jest sporo. Najwięcej czasu według mnie zajmuje w tym momencie znajdowanie jakichś interesujących grafik, które będą nam pasowały. No i układanie zadań. Jeżeli już korzystamy z tego dosyć długo i wiemy, gdzie szukać jakieś narzędzia, to wiadomo, że jest łatwiej. Na początek w takim gotowym szablonie, jeżeli mamy już ułożone zagadki, to nie wiem, myślę tak, z 2 godzinki. Myślę, że tak. Kolejne pytanie, czy można wgrać muzykę do Geniali? Tak, można wgrać muzykę, żeby nadać naszemu escape roomowi jeszcze lepszy klimat. Przyspieszę troszkę i jeszcze pytanie, czy nasze Geniali są dostępne dla wszystkich użytkowników? W tej wersji darmowej tak, udostępniając je, udostępniamy je też innym użytkownikom. Gdzie można znaleźć materiały ze szkoleń? Myślę, że Olu, nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że na stronie facebookowej Centrum Cyfrowego są te wszystkie materiały udostępnione. Ja jeszcze wrócę do tego pytania. Na stronie Centrum Cyfrowego, tak na szybciutko odpowiem. Ktoś właśnie pytał, czy można dodawać, to w tej wersji płatnej można dodać taką muzykę, która jest w tle. A w przypadku wersji darmowej można dodawać muzykę na pojedynczych slajdach i wtedy troszkę więcej mamy pracy, ale da się to zrobić. Mhm. Jeszcze Olu, pytanie do Ciebie, czy na zaświadczeniu z webinaru sami musimy wpisać swoje nazwisko? Tak, dokładnie tak. Pobrać, wpisać, można wydrukować. Czy możemy iść na kolejne webinary z tej tematyki? Drodzy Państwo, my czujemy, że nie wykorzystaliśmy tego tematu, tak, nie wyczerpaliśmy tego tematu tak do końca. Zachęcamy do zadawania pytań na grupie, tam jesteśmy aktywni, chętnie odpowiemy.
I możemy zaoferować jeszcze ewentualnie my jako Ksenia i Wojtek też webinar z escape roomów tych stacjonarnych, ale to myślę, że kwestia przyszłości i troszeczkę zmiany okoliczności, które aktualnie... Tak, ja jeszcze też wejdę, przepraszam się tak w słowo od razu. Też nam zależy, żeby pokazać różne narzędzia i różne metody, więc kolejny najprawdopodobniej webinar będzie dotyczył jakiegoś innego sposobu pracy w bibliotece. Jasne. Ile osób powinna liczyć grupa w escape roomie stacjonarnym? To zależy, myślę, że od 3 nawet do 20 osób. 20 osób wtedy dzielimy na mniejsze podgrupki, które wykonują zadania tego samego typu, ale na przykład ze zmienionymi liczbami. I każda grupa podąża wtedy swoim szlakiem, swoją ścieżką, tak aby na końcu otworzyć na przykład wspólnie drzwi. Ksenia, jakieś pytanie rzuciło ci się jeszcze w oczy? Nie, to znaczy jest ich bardzo dużo i tak ciężko jest wybrać, a w sumie już czas, już minęła godzina, więc nie chcę też tak przedłużać. Jak będą jakieś pytania, można po prostu pisać do nas na grupce i na pewno na nie odpowiemy. Dobrze, to w takim razie ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za prowadzenie i dziękuję wszystkim, którzy spędzili z nami to środowe popołudnie. Mam nadzieję, że nie spotykamy się po raz ostatni, tylko że właśnie będą Państwo kontynuować z nami spotkania, ponieważ planujemy już kolejne tematy. A ten webinar też jeszcze raz chciałam podziękować. Wydaje mi się, że tyle różnych materiałów, linków, zasobów, o których dzisiaj usłyszeliśmy, powinno wystarczyć nam na najbliższe długie miesiące, więc też życzę Państwu, żeby była szansa i okazja do wykorzystania tych pomysłów we własnej pracy. Jeśli jeszcze coś... O, jaki macie ładny tutaj slajd na do widzenia. Tak. Bardzo dziękujemy wszystkim tutaj uczestnikom za obecność. Mamy nadzieję, że uda się Państwu stworzyć swój pierwszy escape room, jeżeli jeszcze ktoś tego nie robił i że troszeczkę Państwa zainspirowaliśmy do tej metody takiej pracy, żeby uczyć poprzez zabawę. Tak jest. Ja również ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Był to dla nas bardzo miły wieczór i oby do usłyszenia, do zobaczenia. Tak. Dziękujemy.